Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Ryszard Gawronek i w firmie Grundfos jestem odpowiedzialny za pompy ciepłownicze i między innymi za tę pompę, o której dzisiaj chciałem Państwu nieco opowiedzieć. Dziękuję, że poświęciliście Państwo nieco swojego czasu. Mam nadzieję, że będzie to czas owocnie spędzony i otrzymacie Państwo garść informacji dotyczącej właśnie nowej pompy, którą Grundfos wprowadził 2 września do standardowego obrotu. Być może niektórzy z Państwa wyrażą w tym momencie zdziwienie, że no, pompa Magna 1 jest określana jako pompa nowa. Rzeczywiście pompa ta funkcjonuje w ofercie Grundfosa już od kilku lat. Można by nawet powiedzieć, że jest równolatką pompy Magna 3. Niemniej na naszym rynku z różnych przyczyn, między innymi biznesowych, nie była to pompa przez Grundfos w Polsce promowana. Co się zmieniło, że 2 września no, ta decyzja jakby została zmieniona i pompa Magna 1 wchodzi do standardowego obrotu? Otóż wraz z pojawieniem się kolejnej wersji, którą tutaj, jak Państwo widzicie, oznaczamy symbolem Model C, pojawiły się nowe funkcjonalności, które w naszym odczuciu sprawiły, że pompa Magna 1 z pompy naprawdę bardzo prostej w funkcjonowaniu stała się no, bardziej atrakcyjna. I to spowodowało, że postanowiliśmy tą pompę Państwu zaoferować. Także przejdźmy do prezentacji. Na kilkunastu slajdach chciałbym przedstawić, jak ta pompa się prezentuje, jakie ma funkcje. Na początek może kilka takich sformułowań ogólnych, które pozwolą nam przybliżyć właśnie sobie tą pompę. Zaczniemy od technologii. Już sama nazwa Magna wskazuje, że pod względem konstrukcyjnym pompa jest praktycznie taka sama jak pompa Magna 3, która myślę jest tutaj Państwu dobrze znana. A zatem mamy silnik synchroniczny z magnesem trwałym, mamy sterownik wyposażony w przetwornicę częstotliwości. Nie mamy natomiast przetwornika różnicy ciśnień i temperatury, który jest charakterystyczny dla pompy Magna 3. Pod względem efektywności energetycznej jak najbardziej Magna 1 jest odpowiednikiem Magny 3, czyli również klasyfikuje się w tej najwyższej klasie sprawności energetycznej ze wskaźnikiem EEI poniżej 0,20 dla pomp pojedynczych. Dla pomp podwójnych ten wskaźnik jest poniżej 0,23. Wyróżnikiem Magny 1 w stosunku na przykład do Magny 3 jest łatwa obsługa z poziomu panelu sterującego, który tutaj widzimy na zdjęciu. I dodatkowa rzecz, która właśnie zadecydowała o tym, że wprowadzamy Magnę 1, to są dwa elementy, które uzupełniają funkcjonalność Magny, a mianowicie wejścia i wyjścia, które pojawiły się w modelu C. Otóż mamy dwa przyłącza, które przewodowo możemy wykorzystać, a mianowicie zewnętrzny start-stop, to jest jedno wejście cyfrowe i mamy wyjście cyfrowe w postaci przekaźnika alarmu. Czyli pompa jest w stanie nas informować o stanie pracy za pomocą kabla, czyli przewodowo. Ale oprócz komunikacji przewodowej, tej standardowej, podstawowej, jakbyśmy to mogli określić, Magna oferuje również komunikację bezprzewodową. Szczególnie jest to istotne w przypadku pomp podwójnych, o których sobie później powiemy. Istnieje również możliwość komunikacji bezprzewodowej z aplikacją Grundfos Go Remote. Jest to aplikacja, która myślę jest już znana
z Magny 3 za pomocą modułów komunikacyjnych MI możemy i oczywiście pobierając na nasz telefon komórkowy aplikację Grünfos Go Remote możemy komunikować się z pompą, również z Magną 1, jak się za chwilę przekonamy. Jaki jest jakby idea wprowadzenia Magny 1? Otóż Magna ta jest przeznaczona przede wszystkim dla miejsc skomplikowanych instalacji grzewczych i chłodniczych. Miejsc skomplikowany, to co to znaczy? To znaczy, że bez zaawansowanych trybów monitoringu i wykorzystania innych funkcji specjalnych, skądinąd znany właśnie z Magny Trójki. Rzeczywiście głównym wyróżnieniem Magny 1 jest prosta obsługa i obsługa właśnie instalacji, które nazywamy prostymi instalacjami, które nie wymagają skomplikowanego monitoringu przy użyciu różnych protokołów komunikacyjnych typu LONCH czy Modbus itd., itd. Czyli tam, gdzie nie stosujemy tego typu monitoringu, Magna 1 doskonale się sprawdza. Sprawdzi się nam również jako pompa zamienna dla starych czy starszych pomp, na przykład typu UPS trójbiegowych bez regulacji, płynnej regulacji obrotów, jako taki bezpośredni zamiennik w tych prostszych instalacjach. Jeżeli chodzi o zakres oferowany przez Magnę 1, zakres produktowy, odpowiada on z grubsza Magnie 3, czyli zaczynamy od przyłącza gwindowanego, jednocalowego, a kończymy na przyłączu kołnierzowym DN100. Wykonania Magny 1, podobnie jak Magny 3, są dwa materiałowe, czyli mamy korpus z żeliwa, to jest ta podstawowa wersja przeznaczona do instalacji grzewczych oraz korpus ze stali nierdzewnej. Warto wspomnieć, że obie wersje uzyskały atest PZH, czyli mogą być stosowane do wody pitnej. Ten atest ważny jest na dzień dzisiejszy do prawie końca 2021 roku, więc mamy jeszcze trochę czasu. Oczywiście Grundfos systematycznie przedłuża atestację. Maksymalna wysokość 18 metrów jest oczywiście wysokość, jakby określili, znamionowa, określająca typ pompy. W Grundfosie przyjęto pewną taką nomenklaturę, jeżeli chodzi o wysokość podnoszenia i klasyfikację pompy. To jest 40, czyli 4 metry, 6 metrów, 8 metrów, 10, 12, 15 i 18. W tym zakresie poruszamy się, jeżeli chodzi o typoszereg Magna 1. Jeżeli chodzi o parametry hydrauliczne, to również mamy duże podobieństwo do pompy Magna 3. Czyli zakres wydajnościowy i wysokości podnoszenia jest bardzo zbliżony, ale woli ścisłości należy zaznaczyć, że maksymalne parametry osiągalne przez Magnę 1 w określonym typie i wielkości pompy są nieco niższe od pompy Magna 3. I o tym też należy pamiętać. Nie możemy jak gdyby powiedzieć, że obie charakterystyki, czyli charakterystyka pompy Magna 40-150, Magna 1 i Magna 3 40-150 są identyczne. Te różnice są niewielkie, to w zakresie około pół metra wysokości podnoszenia, niemniej istnieją i dlatego o tym Państwu wspominam. Wyłączone zostały z typu szeregu Magna 1 dwie wielkości pomp, czyli pompy pojedyncze 50-40 i 80-40. Te pompy nie są oferowane w typu szeregu Magna 1, te wielkości. Jeżeli chodzi o zastosowanie, które związane jest przede wszystkim z zakresem temperaturowym, jest to szeroki zakres, podobnie jak w Magnie 3, czyli zaczynamy od temperatury cieczy minus 10 stopni i kończymy na plus 110 stopni, co wskazuje, że pompę możemy stosować zarówno w instalacjach chłodniczych, jak i w instalacjach grzewczych, a w przypadku korzeń ze stali nierdzewnej jest to pompa przeznaczona właśnie do cyrkulacji ciepłej wody.
Pompa może tłoczyć zarówno wodę, no, co jest dość oczywiste, może również w instalacjach chłodniczych tłoczyć mieszaninę wodno-glikolowe o stężeniu do 50% glikolu. W temperaturze oczywiście minimalnej, minus 10 stopni Celsjusza. I tutaj, podobnie jak zaznaczam przy omawianiu pompy Magna 3, przy pompie Magna 1 mamy niezależność temperatury pompowanej cieczy i temperatury otoczenia. W poprzednich modelach pompy Magna, czy jeszcze wcześniej UPE, jeżeli pamiętają Państwo wcześniejsze oferty Grundfosa, zakres temperatury otoczenia podawany był od 0 do 40 stopni Celsjusza. Ale zaraz za tą informacją pojawiała się następna, mianowicie, że temperatura pompowanej cieczy musi być zawsze wyższa od temperatury otoczenia. Z uwagi na możliwość kondensacji pary wodnej z otoczenia na elementach elektronicznych, no co w prostej linii prowadzi do uszkodzenia, awarii modułu sterującego. W pompie Magna 1, Magna 3 mamy uniezależnienie temperatury pompowanej cieczy i temperatury otoczenia, z uwagi na to, że została część elektroniczna rozdzielona właśnie między innymi tą elementem wyposażonym w radiatory od części hydraulicznej, czyli temperatura pompowanej cieczy nie przenosi się bezpośrednio na temperaturę elementów elektronicznych w sterowniku. Pozwala to w pełni wykorzystać pompę do właśnie instalacji chłodniczych o temperaturze poniżej zera. Panel sterujący. Jak wspomniałem, ma być to pompa, i takie jest zamierzenie, ma być to pompa prosta w obsłudze, i rzeczywiście, jak spojrzymy na panel sterujący, mamy do dyspozycji jeden przycisk sterowania, który obsługuje praktycznie wszystkie funkcjonalności pompy. Ten panel, sposób jak gdyby ustawiania pompy, bardzo przypomina znane, myślę Państwu, pompy Alfa, rodziny Alfa, gdzie również za pomocą jednego przycisku zmieniamy w sposób cykliczny trzy biegi, czyli charakterystyki stałoobrotowe, trzy poziomy regulacji ciśnieniem proporcjonalnym i trzy poziomy regulacji ciśnieniem stałym. Dodatkowo mamy do dyspozycji wskaźnik optyczny, tak zwane oko Grundfosa, który w zależności od statusu pracy pompy może zmieniać kolor, czyli mamy kolor zielony, który, jak myślę, się łatwo domyślić, wskazuje na to, że z pompą jest wszystko w porządku. Jeżeli pompa pracuje, to ten pierścień wiruje w kierunku wirowania biernika. Jeżeli mamy kolor żółty, jest to ostrzeżenie. Ten kolor, pojawienie się tego koloru na wskaźniku nie zatrzymuje pompy, ale wskazuje, że nastąpiło pewne jakiś stan będący zagrożeniem. Na przykład przerwanie połączenia między głowicami pompy podwójnej. No i wreszcie kolor czerwony, pierścień stoi w miejscu, świadczy to o awarii pompy. Także już na pierwszy rzut oka, patrząc na pompę, wiemy, co się z nią dzieje. Tutaj mamy również dwa prostokąty. To ja tutaj umieściłem je dla potrzeb tego slajdu. W rzeczywistości są to prostokąty, które uważny obserwator może zauważyć na panelu sterującym nieco innym odcieniem czerni czy szarości. Są to odbiorniki podczerwieni. W pompach kołnierzowych ten odbiornik podczerwieni znajduje się w tym miejscu, natomiast w przypadku pomp małych, tak zwanej małej Magny, przyłączem gwintowanym, znajdziemy go po prawej stronie wskaźnika optycznego. Oba te odbiorniki podczerwieni służą do komunikacji, zdalnej komunikacji z naszym smartfonem wyposażonym MI 301, bo akurat takim się tutaj będziemy posługiwać. I komunikacja odbywa się w podczerwieni. Pamiętajmy, że w przypadku Magny Trójki ta komunikacja odbywa się drogą radiową. Ale zaraz zobaczymy, że i w pompie Magna 1 taka opcja może wystąpić, i zaraz to sprawdzimy.
A zatem możliwości komunikacyjne, które tak naprawdę zdecydowały o tym, że pompa pojawiła się w naszej ofercie i myślę, że znajdzie zainteresowanie właśnie z tego powodu, to są trzy poziomy jakby komunikacji, które możemy wykorzystać. Podstawowy to oczywiście panel sterujący, gdzie mamy wskaźnik statusu pracy pompy i dokonujemy wyboru trybu regulacji. Jest on całkowicie wystarczający do normalnej funkcji, do przygotowania pompy do normalnego funkcjonowania. Natomiast mamy dodatkowo zdalny monitoring, czyli to, co już wspomniałem, wejście cyfrowe, wejście start-stop, które pozwala nam zdalnie uruchomić czy zatrzymać pompę. I wreszcie przekaźnik sygnalizacji awarii, który informuje nas właśnie o wejściu pompy w stan awarii, uszkodzenia. Trzecia platforma to komunikacja w podczerwieni za pomocą modułu komunikacyjnego MI. W standardowym wykonaniu ta komunikacja odbywa się w podczerwieni, ale jak zobaczymy za chwilę, w przypadku pomp podwójnych jest nieco inaczej, czyli komunikacja odbywa się drogą radiową. Czyli w zależności od tego, czy mamy do czynienia z pompą pojedynczą czy podwójną, musimy nieco inaczej ustawić naszą aplikację Grundfos Go do pracy w podczerwieni bądź za pomocą radia. Jeżeli chodzi o tryby regulacji, jest ich 9, jak tutaj za chwilę sobie zobaczymy. Podobnie zresztą jak w pompie Alfa. Mamy trzy charakterystyki stałoobrotowe, czyli tak jak w standardowych pompach typu UPS bywało kiedyś. Dalej mamy trzy charakterystyki regulacji proporcjonalnej i trzy charakterystyki regulacji stałociśnieniowej. Czyli regulacja jest jakby, można to powiedzieć, ustawianie pompy jest stopniowe na trzech poziomach. Natomiast po ustawieniu pompy na określonym poziomie zmiana punktu pracy odbywa się już płynnie za pomocą przetwornicy częstotliwości, czyli w zależności od oporów instalacji, od punktu wymaganego punktu pracy, czy rzeczywistego punktu pracy, punkt pracy pompy przesuwa się już w sposób płynny wzdłuż wybranej krzywej charakterystyki trybu regulacji. Jak wspomniałem, mamy trzy tryby regulacji i trzy poziomy dla każdego trybu. Tutaj widzimy, jak wyglądają listwy przyłączeniowe do komunikacji zewnętrznej. Mamy start-stop, listwę przyłączeniową i oczywiście przekaźnik awarii. Ta listwa przyłączeniowa dostępna jest po zdjęciu pokrywy panelu sterującego. Tutaj też przy okazji podłączeń wspomnę, że podobnie jak w Magnie 3, pompy przyłączem gwintowanym, czyli mała Magna 1, jest wyposażona we wtyczkę Alfa. Natomiast w pompach większych, pompach kołnierzowych, przyłączenia dokonujemy poprzez dławnicę. Komunikacja bezprzewodowa. I tutaj zebrałem te informacje dla pompy pojedynczej i podwójnej. Dla pompy pojedynczej komunikacja w podczerwieni, właśnie za pomocą naszego telefonu, naszego smartfona, wyposażonego dodatkowo w interfejs MI 301. W przypadku pomp podwójnych komunikacja odbywa się drogą radiową. Dlaczego akurat ta zmiana? Myślę, że jest tutaj są dwa elementy. Pierwszy jest taki, że jednak komunikacja w podczerwieni jest komunikacją no nieco prostszą niż komunikacja radiowa. Jest to jakby wyróżnik między Magną 1 a Magną 3. Można się domyślać, że leżało to jakby w zamiarze Grundfosa, żeby rozróżnić te dwa typy szeregi. Natomiast w przypadku pomp podwójnych już takiego rozróżnienia nie dało się po prostu zrobić, ponieważ komunikacja między głowicami pompy odbywa się właśnie drogą radiową, bezprzewodową. No w tym momencie, jeżeli głowice komunikują się między sobą drogą radiową, to trudno sobie wyobrazić, że komunikacja zewnętrzna odbywałaby się innym trybem komunikacji niż radiową. Stąd też przy pompach podwójnych
mamy komunikację radiową. Ale to nie wszystko. Magna 1 została wyposażona również w możliwość komunikacji z aplikacją Grundfos Go. Czyli jeżeli będziemy mieli na naszym telefonie ściągniętą aplikację Grundfos Go Remote, dołożymy do tego interfejs MI301, w tym momencie możemy komunikować się właśnie tą drogą z pompą i w momencie, kiedy nawiążemy komunikację z pompą, a nawiązanie komunikacji z aplikacją Grundfos Go, Magna 1 wskazuje za pomocą diody, która znajduje się w centralnym części właśnie tego wskaźnika optycznego, tego oka Grundfosa. Czyli jeżeli zapali nam się ta dioda w centralnej części wskaźnika, oznacza, że pompa komunikuje się z aplikacją Grundfos Go. Menu startowe, które widzimy tutaj po lewej stronie, pokazuje nam typ pompy. Jeżeli pompa jest pompą podwójną, pokazuje nam również, czy jest to pompa główna, czy pompa podrzędna, za pomocą właśnie takiego symbolu, ikony. No i wreszcie pojawiają się możliwości sterowania, ustawiania pompy. Mamy trzy zakładki: status, nastawienia i alarmy i ostrzeżenia. I w tym zakresie możemy się dalej już poruszać po menu aplikacji. Jeżeli wejdziemy w status, odczytujemy parametry pompy. Jak widzimy, jak na bardzo prostą pompę, te parametry są całkiem przyzwoite. To znaczy te podstawowe parametry, które są przydatne, są prezentowane. Jest to przepływ, jest ciśnienie, prędkość obrotowa, pobór mocy, zużycie energii, godziny pracy i liczba załogi. Można by tak powiedzieć właściwie, cóż więcej byśmy chcieli przy, mówię, prostych układach, gdzie nie analizujemy dodatkowych elementów, które na przykład oferuje pompa Magna 3. Ponadto mamy tutaj, widzimy na dolnym pasku, mamy ikonkę raportów. I rzeczywiście, czytując te parametry z pompy, możemy przygotować raport, który możemy również, jeżeli mamy możliwość wysłania odbiorcy, bądź też zapisania na swoim telefonie. No i tutaj pojawia się trzecie okno, a mianowicie ustawienia. Jak widzimy, możemy w tym oknie ustawiać wartość zadaną już nie na trzech poziomach, tak jak to z panelu sterującego możemy zrobić, ale możemy to robić z krokiem 1/10 metra, czy praktycznie tak jak w przypadku Magny, praktycznie możemy to określić, że to jest quasi płynne ustawianie wartości zadanej. Możemy to robić za pomocą przycisków, możemy też sobie palcem przesunąć charakterystykę regulacji. Co jest istotne i trzeba tutaj zapamiętać, a mianowicie, że ten sposób ustawiania pompy, wyboru wartości zadanej jest w przypadku Magny 1 dostępny tylko dla ciśnienia proporcjonalnego. Czyli jeżeli wybierzemy tryb regulacji ciśnienia proporcjonalnego, wtedy takie możliwości tutaj aplikacja nam daje. Kolejne okienko to alarmy i ostrzeżenia i tutaj pojawiają się kody alarmów, informacje o właśnie o awariach bądź ostrzeżeniach. Tak prezentuje się menu aplikacji Grundfos Go. W przypadku pomp podwójnych, to co już wspominałem, mamy komunikację radiową, bezprzewodową za pomocą drogą radiową z aplikacją Grundfos Go. I co warto wspomnieć, jedynym trybem pracy dostępnym dla pompy Magna 1D, bo tak określa się pompy podwójne, jest tryb pracy naprzemiennej. W przypadku pomp podwójnych chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jeden taki szczegół. Jeżeli będziecie Państwo za pomocą naszego katalogu technicznego na stronie dostępnego ze strony internetowej, czyli Grundfos Product Center, w skrócie GPC, oglądali charakterystyki pomp podwójnych, możecie ze zdziwieniem stwierdzić, że prezentowane tam charakterystyki obejmują pracę równoległą, czyli dwie głowice pracują jednocześnie. A tutaj prezentuję Państwu, że dostępne
Dostępna jest tylko praca naprzemienna, czyli tak naprawdę charakterystyka pojedynczej pompy powinna być prezentowana w karcie technicznej. Otóż jest taka możliwość, aby te pompy pracowały, głowice pracowały równolegle, przy czym musimy dokonać odłączenia fabrycznego połączenia między głowicami. Robi się to w ten sposób, że przycisk sterujący na panelu przyciskamy przez czas około 5 sekund. Mówimy oczywiście o pompie podwójnej i w tym momencie połączenie radiowe między głowicami zostaje przerwane. No i w tym momencie, jeżeli byśmy chcieli, możemy każdą z tych głowic połączyć bezpośrednio zasilanie, podłączyć zasilanie i puścić głowicę jednocześnie. Mamy efekt taki jak w przypadku tak zwanej pracy kaskadowej w pompie Magna 3. Oczywiście w tym momencie wybieramy pracę tylko na stałej prędkości obrotowej. Można pokusić się o wybór pracy z ciśnieniem stałym, ale tutaj mogą wystąpić w określonych sytuacjach pewne niestabilności, to znaczy jedna z głowic zacznie przeważać nad drugą, no i być może nam się ten system rozchwieje, bo nie ma tutaj w tym momencie kontroli tej głowicy nadrzędnej. Ale można też to spróbować. Natomiast ta praca równoległa jest zalecana przez nas na którymś z biegów, na którejś charakterystyce stałej. Stąd też taką charakterystykę dwóch pomp pracujących równolegle możecie Państwo zaobserwować właśnie w danych katalogowych. No dobrze, ale teraz w momencie, kiedy rozepniemy za pomocą przycisku na panelu sterującym połączenie między głowicami, pojawia się błąd. Czyli pojawi się żółty kolor informujący nas o błędzie komunikacji między głowicami. Ale jeżeli to rozłączenie komunikacji było naszym świadomym działaniem, no nie chcemy, żeby taki błąd nam się pojawiał, bo on dla nas już błędem nie jest. W związku z tym mamy możliwość zlikwidowania tego komunikatu, czyli dezaktywowania tego ostrzeżenia, tutaj to ma numer 77 i w tym momencie sygnalizacja pracy będzie w kolorze zielonym, czyli bez żadnego ostrzeżenia. Porównajmy jeszcze sobie poszczególne modele Magne, czyli Magne 3, Magne 1, właśnie model C i tą wcześniejszą wersję Magne 1. Jak widzimy tutaj w kolumnie Magne 1 są same prawie minusy albo myślniki. Do dyspozycji mieliśmy tylko trzy poziomy regulacji na ciśnieniu stałym, proporcjonalnym i stałej prędkości. W momencie, kiedy mamy do czynienia z modelem C, pojawiają się już tutaj dodatkowe pozycje, które zresztą już sobie omówiliśmy, czyli przekaźnik alarmowy, wejście cyfrowe, komunikację bezprzewodową, komunikację za pomocą aplikacji Grunt Go, bądź radiowa, bądź podczerwieni. No widzimy, że tutaj przede wszystkim czego nie mamy w Magnie 1. Nie mamy tak zwanych funkcji smart, czy są to funkcje charakterystyczne dla pompy Magna 3. Jest to między innymi autoadapt, jest to flow limit, czyli ograniczenie maksymalnej wydajności pompy, możliwość prowadzenia pompy poprzez zewnętrzny przetwornik temperatury lub ciśnienia zamontowany gdzieś na instalacji. No oczywiście regulacja, ustawianie wartości zadanej w każdym trybie następuje z dokładnością do 1/10 metra. Pamiętamy, że w przypadku Magny 1 jest to możliwe, ale tylko dla ciśnienia proporcjonalnego. Według temperatury pompy nie będziemy mogli prowadzić. Nie mamy również przetwornika, który mierzy bezpośrednio rzeczywistą wartość temperatury czynnika i różnicę ciśnień na pompie. Redukcji nocnej nie mamy, historii pracy, no i oczywiście wyświetlacza i komunikacji baz z wykorzystaniem modułu CIM. To są te najistotniejsze różnice, które możemy wskazać. Jeżeli chodzi o dokumentację i możliwe dalsze informacje dotyczące Magny 1, to przygotowaliśmy dwie broszury. Jedna dedykowana tylko Magnie 1, kilkustronicowa broszurka, gdzie znajdziecie też Państwo
ciekawe informacje. Ponadto Magna 1 znalazła się w broszurce pompy obiegowej cyrkulacyjnej. Jest to broszura dedykowana na kampanię właśnie grzewczą, która się w Grunthosie już rozpoczęła. I tutaj również, mimo późnej decyzji o wprowadzeniu pompy Magna 1 do obrotu, udało nam się również materiały dotyczące Magna 1 wprowadzić. Czyli tu mamy również, jak widzimy na okładce, różne pompy prezentowane. Jest tutaj również Magna 1. I wreszcie Magna 1 znalazła się również w programie produkcji, który oddaliśmy już tutaj do Państwa dyspozycji. Ponadto na naszej stronie internetowej, w katalogu Grunthos Product Center dostępny jest, ale tylko w wersji elektronicznej, katalog pompy Magna 1 model C. I wreszcie, do czego bym Państwa bardzo, bardzo zachęcał, do skorzystania z naszej platformy takiej informacyjnej, szkoleniowej, to się nazywa e-Academy, gdzie pompie Magna 1 również poświęcono wiele miejsca. Między innymi znajdziemy tam bardzo ciekawe filmy instruktażowe dotyczące montażu pompy i jej funkcjonalności. Także tutaj w tym momencie zachęcam też do zaglądnięcia właśnie na tą stronę. Na koniec zbierzmy informacje dotyczące Magny, tak już podsumowując tą prezentację, na co chciałbym zwrócić uwagę. Czyli pierwsze, jest to kompletny typoszereg pomp, ponad 200 modeli wielkości, zarówno wersji materiałowych, jak i oczywiście wielkości typoszeregowych. Pompy pojedyncze, pompy podwójne, czyli mamy do dyspozycji rzeczywiście pełen typoszereg. Co jest bardzo ważne, wydaje mi się, w przypadku pomp prostszych, jeżeli chodzi o funkcjonalność, ale wcale nie gorszych, jeżeli chodzi o energooszczędność. Pamiętajmy, że pompy obiegowe w instalacjach grzewczych to są bodajże jedyne pompy w budynkach, które pracują non-stop przez ponad połowę roku praktycznie, czyli przez czas trwania sezonu grzewczego. W odróżnieniu od innych pomp, czy to ściekowych, czy wodociągowych, praca pompy obiegowej polega na tym, że jak ją załączymy, na przykład we wrześniu, bo się rozpoczął sezon grzewczy, to wyłączymy ją dopiero być może w maju. I przez ten czas pompy pracują praktycznie nieprzerwanie 24 godziny na dobę. Stąd też zużycie, energooszczędność pompy, nawet niewielkiej pompy pod względem mocy, w perspektywie czasu jej użytkowania robi różnicę dość istotną w przypadku, kiedy omawiamy zużycie energii przez pompę. Prosty montaż to kolejny element, na który chciałbym zwrócić uwagę. Czyli no oczywiście montaż mechaniczny, wiadomo, od każdej pompy jest praktycznie taki sam, natomiast uruchomienie pompy odbywa się bardzo prosto. Unikamy tutaj elementu jakby wprowadzenia w menu, czyli musimy dokonać różnych ustaw językowych, zegara i tak dalej. Czyli zanim dojdziemy do sedna sprawy, musimy oczywiście przejść kilka etapów. Nie jest to oczywiście aż tak skomplikowane. Niemniej, jeżeli mówimy o prostych pompach, o takich typowych wyspowych układach, gdzie zmontujemy pompę kotłownicy czy na węźle cieplnym, uruchamiamy ją i już dalej wolelibyśmy o niej zapomnieć, byle było nam ciepło i żeby pompa nie zużywała nadmiernej ilości energii. I kolejna rzecz, możliwość stosowania tej pompy zarówno w instalacjach grzewczych, jak i chłodniczych, o czym już wspominaliśmy, i integracja z systemami BMS. To jest może trochę powiedział na wyrost, ale myślimy tutaj o prostych BMS-ach, czyli krótko mówiąc, załącz, wyłącz i sygnalizacja alarmu. Czyli na tym etapie jak najbardziej pompa się sprawdzi. I dziękuję bardzo Państwu za uwagę, za poświęcony czas. No mam nadzieję, że ta garść informacji będzie dla Państwa przydatna. Gdyby były jakieś pytania, to oczywiście służę pomocą.
Jeżeli nie, to jeszcze raz bardzo dziękuję za uwagę. Do widzenia.